Sporo udzieliłeś wywiadów, ale jednak udało się też porozmawiać z nami. Jak tam forma, powiedz, jak masa mięśniowa? Słuchaj, no generalnie wracam teraz do żywych w aspekcie sportowym. Teraz od świąt zacząłem już sobie tam lekkie bieganie, lekkie tarcze u siebie w domu rodzinnym, no ale takie stricte przygotowanie pod walkę, no to dopiero od początku nowego roku zaczynam. Już takie, na razie to jest jakby wstęp pod wstęp do przygotowań takich już realnych, nie? No chociaż dzisiaj była jedna walka z Alanem Kwiecińskim, widziałem, jak to się spieli na korytarzu. Chyba on uderzył pierwszy, a może to byłeś ty, jak to było? Tak, no, tak. Chciał mnie, odepchnął mnie, a później chciał mnie kopnąć. Oczywiście nie trafił, zrobiłem unik. No, nie zareagowałem na to, bo jakby no, dałbym temu komuś, bo to nie jest człowiek, dałbym temu czemuś asumpt do tego, żeby później wywiady, artykuły i tak dalej. Dla mnie człowiek to nie jest człowiek. To jakby, kto to jest Alan? No, nie wiem, dla mnie tak, no, jakby to jest coś, to nie jest ktoś, tylko to jest coś, więc jakby nie będę o nim rozmawiał. No tutaj się spiął, ale no niestety nie udało mu się jego celu osiągnąć, czyli sprowokowania mnie do ataku na niego. Rozmawiałem z nim dzisiaj, powiedział, że podobno pisałeś do niego wiadomości na Instagramie, gdzie obrażałeś jego siostrę. To znaczy tak, jego siostra, ja nie będę mówił, kim ona była, czym się zajmowała, w szacunku do niej, po prostu nie będę o tym mówił przy kamerach, natomiast ja mu napisałem, że wiem dużo rzeczy, teraz będę musiał bardzo wyważyć słowa, wiem dużo rzeczy o jego siostrze, które on wie o swojej siostrze wszystko, on to uznał jako atak jakiś, plus jeszcze pojawił się ten pies, którego on sobie zrobił prima primis i tego psa wsadził do gry. Już nie wiem, czy ciepły, czy zimny był ten gry, nieważne. To naprawdę, ale ja kocham zwierzęta i po prostu tam wałkowałem na Instagramie, ile mogłem. No, zresztą Marcin Różalski się pod to podłączył. Ten głupek chciał z nim walczyć w ogóle, co też świadczy też o jakiejś chyba chorobie dwubiegunowej. No i on to uznał jako atak na rodzinę, gdzie on co trzeci instastory to tam gdzieś tam jedzie na mnie, na mojego tatę, on gdzieś tam jest daleko. Pisałem z nim na Instagramie, zaproponowałem mu walkę, żeby wszystkie pieniądze poszły na cele charytatywne, zaproponowałem mu walkę na gołe pięści, bez limitu czasowego na Elite Fighters, kiedy jeszcze miałem z nimi dobre relacje i byłbym w stanie taką walkę załatwić. Oni natomiast nie byli nim kompletnie zainteresowani, natomiast on nie zgodził się na moje warunki, czyli na gołe pięści i bez limitu czasowego. Sytuacja, no jakby to była moja jedyna z nim pierwsza i ostatnia korespondencja. A nie chciałeś tą siostrą trochę sprowokować? Czy to było, nie wiem, w dobrej wierze wysłanie takich wiadomości? Ale co? No to, że wysłałeś właśnie wiadomości o tej siostrze, bo jak gdyby... Nie, żeby on wiedział, że jakby że ja wiem, tak? Że wiem dużo rzeczy jakby o nim, których świat, no jakby on nie chciałby, żeby świat o tym wiedział. A propos organizacji, ostatnio widziałem cię w bluzie Heilig, teraz okazuje się, że będziesz walczył w Prime, to nie wiem, jak to będzie, masz dalej aktualny kontrakt z Fame, będziesz walczył dla Heilig, będziesz też walczył dla Prime, wszystkie te organizacje? Tak. No i co na to, jak gdyby reszta tych organizacji, bo jak rozumiem, są kontrakty raczej wyłącznościowe. No jak widzisz, nie dla wszystkich, no i nie dla każdego. No ja mam akurat taką możliwość, że mogę walczyć sobie na wielu galach. Teraz jest Prime, później jest walka z Tańculą. Na Fame, tak? Na Fame, tak, bo tam jest jakby ten, jakby on tam jest. A później, no tak jak wspomniałeś, z dużą dozą prawdopodobieństwa, no nie mogę ci powiedzieć to za kamerą, ale nie do kamery, no to będzie to ta organizacja też, nie? A czym ci... A tam już jakby tam rywale, którzy zostali mi zaproponowani, Arek odbiega od nich lata świetlne, także ja idę, chcę się wspinać coraz wyżej, także chcę walczyć z coraz lepszymi zawodnikami, nie? Więc to też mnie przekonało do rozmów. Zresztą Czeczeni sami w sobie bardzo mnie poruszyła ich mentalność. Oni mają zupełnie inną mentalność niż Polacy. Polacy to są w większości źli ludzie. No, jeden na drugiego by po prostu zabrał wszystko, ograbił, jakby każdy na siebie jakieś wymyślał bzdury. Tam tak nie ma. Tam jest zupełnie inna mentalność, tam jest szacunek do kobiet. Naprawdę ludzie
ludzie powinni się uczyć, naprawdę, my Polacy powinniśmy się od nich uczyć. No. To oni też nie mieli pretensji, że będziesz się bił jednak dla konkurencji? Ja jeszcze nie powiedziałem, że tam walczę. No, zgadza się, chociaż wiesz, dajesz takie jasne sygnały, jak chociażby gdzieś tam Insta Stories w bluzie High League właśnie. Takie smaczki, to jest jedyne, co mogę teraz zrobić. Podobno Prime dało takie warunki jak żadna inna z tych organizacji. Wszystkim zawodnikom. Tak słyszałem, tak się mówi w kuluarach. Dali dobre warunki, ale nie. No jakby, no dżentelmeni o pieniążkach nie rozmawiają. No i normalne warunki, fajne. Takie... Dobre warunki. To co, z kim tutaj zawalczysz? Dobra, Prime? Jakby, no nie można narzekać, tak? Okay. Jestem ciekaw, z kim zawalczysz w Prime. No miał to być futbolista amerykański, 30 kg cięższy ode mnie. Nie pojawił się dzisiaj na konferencji. Nie mam pojęcia dlaczego. Gdzie ja już dostałem asum, jakby dostałem już zielone światło na publikację, na social mediach. Nie mówić wprost kto, ale że jakby już jakby powiedzieć... Jakby zaznaczyć kierunek tego zawodnika. On się nie pojawił. Natomiast pojawił się Paweł Typurski, o którym istnieniu w tej federacji dowiedziałem się przed wyjściem. No i jakby bardzo nieeleganckie i niesmaczne zachowanie ze strony federacji. Zostałem przeproszony przez Kasiusza Dejton, jakby przez Bartka Szubę, przez włodarzy za zaistniałe zamieszanie i sytuację. Natomiast też narracja Pawła bardzo mi nie pasowała, bo no jakby walka ze mną dałaby mu drugie życie medialne. Ja teraz celuję w jakby jest duża kolejka, no nie wszyscy po kolei, no musicie poczekać no, troszeczkę. No. Każdy będzie miał swoją możliwość, każdy będzie miał swoją szansę, no, ale powoli, no, powoli. Paweł, być może tak, być może nie, ale no jakby dzisiejsza narracja jego troszeczkę mnie tak zniesmaczyła do niego, chociaż dalej go szanuję jako człowieka. A propos Kasiusza, stoi zresztą koło nas, no został z jednym właścicieli Prime, tak się przynajmniej mówi, to może czas na organizację Mateusza Murańskiego albo w ogóle rodziny Murańskich. No tutaj też nie mogę o tym mówić za bardzo, ale tak, coś tam jest na rzeczy też. Tak, naprawdę? Tak. Okej, okay, no to jasne. Też nie ukrywam, że w aspekcie sportowym, bokserskim z ogromną przyjemnością, ale na pewno nie teraz, bo to Kasiusz już jednak pokazał, że jest naprawdę kotem w tym boksie. Byłaby walka z Kasiuszem, bo jest nas dwóch freak fighterów, którzy zawalczyli walkę po walce. No, on zawalczył w boksie, ja zawalczyłem w MMA, ja tam znokautowałem jednego, z drugim wygrałem na punkty, on wygrał z dwoma, z jednym zawodowcem, co też jest fenomenem, więc jakby też jest taki jakby fajny, jest na czym kleić, nie? Ale oczywiście bez żadnego trash talku i tak dalej, bo jakby znamy się... szanujemy, więc jakby stricte sportowo byłoby dla mnie to mega wyzwanie bokserskie, bo też nie ukrywam, że polubiłem bardzo sam boks, sam w sobie, nie? A jak bardzo ostrzysz zęby na walkę z Arkiem Tańculą, który ostatnio bił się z twoim tatą? No pewnie chciałbyś pomścić właśnie tamtą przegraną taty. Tam walczył, wiesz, ze sobą tak naprawdę, no bo wyszedł do walki. Ta kontuzja, którą on miał, o której mówił, to była kontuzja, która pozwalała mu wyjść do klatki, natomiast w 30 minut, bo ja by tam byłem, no, tutaj jakby, nie wiem, to co tam ludzie gadają, to jakby mi to gdzieś tam jednym uchem wpada, a drugim wypada. On pół godziny przed walką tak się rozkręcił na tarczach, że uderzył mocno i po prostu, ja patrzę, a mu się rozlał biceps, wisiał mu po prostu biceps i on, no, i położył się i pół godziny leżał, gdzie za chwilę miał wychodzić do walki. Mówi, dobra, ja wychodzę do tej walki, ale nie mam, ale wychodzę bez gardy, no po prostu ja, no, walczył tata bez dwóch rąk i z jedną nogą, bo miał zerwane wiązadło. A Arek Tańcula nie zdołał nic zrobić. Wyobraź sobie, że staje naprzeciwko ciebie manekin, gdzie możesz z nim zrobić wszystko, a
ani nie jesteś w stanie go zakłotować, ani nic zrobić, więc zresztą też tata, tam Arek mu wpadł w gilotynę w pewnym momencie i ta gilotyna, tak jak mówił tata, ona nie była stricte taka jakby jakby zrobiona dobrze, ale z tą ręką, która mu, bo Arek mu wpadł głową w ten biceps, w który zwizał, a i tak się nie mógł wyrwać przez jakiś czas. I mówi, synek, jakby on mi wszedł w tę drugą rękę, ja bym go nie puścił. Za żadne, nie byłoby takiej mocy, żebym ja go puścił. No. Nie, bo jakby mi nie, dopóki by mi nie zemdlał, ja bym go nie wypuścił. I tak by było, tym bardziej, że walka się rozkręcała też z rundy na rundę. Szkoda, że Pietra już to przerwał. Chociaż nie mam do niego żalu ani pretensji, no bo jakby warunki były dosyć specyficzne, więc mógł to puścić, nie zrobił tego. No, skończyło się, jak się skończyło. Na pewno też między Arkiem a tatą, no musi być rewanż, tak? A to były ogromne emocje chyba dla ciebie, co? Co powiedziałeś po walce tacie? Byłeś dumny jak gdyby z niego, że wyszedł do klatki, bo to wie. Jasne, wiesz, no to jest, no to jest naprawdę kozak. A rozważacie walki we wspólnym teamie, wiesz, dwóch na dwóch na przykład? Wy kontra, nie wiem, dwóch innych rywali? To wszystko jest możliwe, wiesz, to dzisiaj to wszystko jest możliwe, nie? Na razie nie ma takich planów na przyszły rok, bo cały rok mam zaplanowany, ale będzie to 5 lub 6 walk. Natomiast, to co z aktorstwem na przykład? Wiesz co, na ten moment skupiłem się stricte na znaczy okazjonalnie gdzieś tam jakieś epizody, czy też ostatnio właśnie u pana Jerzego z Kojmowskiego w hollywoodzkiej produkcji miałem przyjemność zagrać, więc troszeczkę odmawiam tych takich mniejszych ról, epizodów, ponieważ są to tam 2 czy 3 albo 4 dni zdjęciowe. Co wiadomo, każdy epizod jakby w dobrym serialu, czy też w filmie winduje cię półkę wyżej, ale no coś za coś, tak? No nie można mieć ciastka i zjeść ciastka, no. Więc jakby postanowiłem, że ten rok nadchodzący będę skupiał się tylko i wyłącznie na sporcie, na MMA. Po prostu się w tym zakochałem, a na aktorstwo zawsze przyjdzie czas. No ale wiesz, jakby na przykład grając w serialu Lombard Życie pod zastaw, tam miałem od 10 do 15 dni zdjęciowych, gdzie po pierwsze trenuję teraz w Trójmieście i tam mieszkam, więc Wrocław, no to jakby nierealne jest to, żeby przygotować się dobrze i solidnie, z szacunkiem do trenerów, jasne, do federacji, do zawodnika samego w sobie i do siebie samego, no i spędzać 15 dni w miesiącu na planie. A jaki klub w Trójmieście z ciekawości? Korpus. Okej. Korpus. No dobra, to można powiedzieć, że przyszły rok będzie rokiem... Korpus już też tam trenował. Będzie rokiem Murańskich, prawda? Skoro 6 walk, no to wiesz, to jest naprawdę spora liczba. No. Zawodowcy tylu nie robią. No tak. No i taty. Myślę, że 2 na pewno, a być może 3. Ale bardziej kierunek, jeżeli chodzi o tatę, Arek Tańcula, czy raczej Marcin Najman i tak dalej? Nie, znaczy wiesz co, nie wiem. Na pewno już, mogę ci tylko powiedzieć, że na pewno będą to 2 lub 3 walki. A kto? To za chwilę czas pokaże. Zadam to pytanie już tak na koniec. Czasem braciom proponują walki. Niektórzy mówią, że zawalczyliby za jakąś kasę, inni nie. Czy ty byś zawalczył z tatą za dobre pieniądze? Nie, za żadne pieniądze. Nie ma takich milionów dolarów. Nie. Wszystko ode mnie, Mateusz. Wielkie dzięki. Dziękuję. Dzięki.